Słuchajcie, kremowanie to nie jest może moja ulubiona metoda, ale czasem mi się zdarza tak bardziej przy okazji. Na przykład dobrym kremem do rąk, takim jak ten z czterech szpaków, to jest taki dyniowy. I robię to albo przed myciem zamiast olejowania, albo po myciu tak w sumie częściej, bardziej jako takie wykończenie pielęgnacji i zabezpieczenie, no i przy okazji pokremowanie sobie rąk, więc robię to dokładnie tak, kremuję sobie ręce tak jak przed chwilą, a później po prostu tą taką samą warstewką resztkową, zobaczcie, przejeżdżam po włosach, chciałam tylko po połowie, żeby wam pokazać różnicę, w sensie wygładzone są bardziej, o, i trochę coś tam to zabezpiecza. Jeszcze na porządku dziennym jest u mnie takie kremowanie, ale odżywką, nazwijmy to, odżywianie na sucho. Wzięłam sobie emolientowego Flylighta, polecam właśnie emolientówki do tego. No i tak samo nakładam sobie i sobie w tego. I zobaczcie, chyba nawet lepszy jest efekt, bo taki mniej zestrączkowany, a włosy są wygładzone. Więc takie lekkie emolientówki u mnie najlepiej kremują włosy. No i takim Flylightem też możecie sobie posmarować ręce, bo w zasadzie składy tych produktów nie są aż tak bardzo różne. A na piękne włosy na przykład macie też taki specjalny produkt od Anwen, krementynka, pomyślany właśnie jako krem do włosów i rąk. Ja go miałam i oddałam w sumie tylko dlatego, nieotwarty nawet, bo miałam ten krem do rąk, a jestem takim trochę dziwnym, głupim influencerem, który najpierw zużywa to, co ma, a jak ma, no to po prostu wolałam puścić dalej, ale normalnie bym spokojnie korzystała.